Od dziś, 17 sierpnia, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmuje wnioski w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. W ramach otrzymanej dotacji pracodawca może dokonać zakupu środków trwałych, np. maszyn i urządzeń, mebli, i programów komputerowych wykorzystywanych bezpośrednio i osobiście przez pracownika na tym stanowisku. Jest to pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej i w okresie trzech lat poprzedzających Złożenie wniosku nie może ono przekraczać 200 tysięcy euro. W ramach dofinansowania pracodawca może otrzymać zwrot kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości maksymalnie 20 tysięcy złotych na jedno stanowisko pracy. Środki te są bezzwrotne jeżeli pracodawca utrzyma refundowane stanowisko przez okres co najmniej 24 miesięcy. Warunkiem otrzymania refundacji jest prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wnioski Będą przyjmowane do dnia 21 sierpnia również drogą elektroniczną.